wszystkich Państwa serdecznie w dniu dla nas, dla naszej szkoły bardzo ważnym, w dniu patrona. Szczególnie witam pana wójta Mirosława Kuterę. Przewodniczącego Rady pana Czesława Sybuta. Witam sekretarza gminy Wacława Borowskiego. Witam panią dyrektor domu Stanisławę Sławowiak. Witam panią skarbnik Michalinę Kiercanę. Witam serdecznie panią Annę Błaszczuk-Wieleń. Witam serdecznie panią Małgorzatę Fedorczuk, przedstawicielkę Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury. Witam serdecznie panią Annę Szczęk. Również witam, jeżeli tak mogę nazwać, przyjaciela szkoły pana Adama Kwysza, fundatora. Witam serdecznie proboszcza parafii Mielene. Witam oczywiście serdecznie również proboszcza naszej parafii. Witam serdecznie również rodziców, przedstawicieli trójklasowych z panią przewodniczącą na czele Jolantą Woł. Bardzo, bardzo serdecznie witam panią Małgorzatę Korzeniowską. Dziękuję serdecznie się w obchody naszego święta, dla nas bardzo ważnego, także bardzo, bardzo dziękuję. Witam również nauczycieli szkół podstawowych, witam swoje grono pedagogiczne, pracowników, uczniów przede wszystkim, którzy tworzą tą społeczność. Ojcu Świętemu, głębsze poznanie Jego nauki, szczególnie tej kierowanej do Was, młodzi ludzie, ale też kierowanej do nas, jako nauczycieli i wychowawców. Święto Szkoły to również czas poszukiwań, nowych rozwiązań, nowych odpowiedzi na pytania, jakie stawia, niesie życie codzienne społeczności szkolnej. Osoba Jana Pawła II jest spoiwem łączącym kształtowanych młodych ludzi kształtujących wychowawców i nauczycieli. Święto Szkoły to również dla nas wielka lekcja patriotyzmu, ale także nauka bycia razem, nauka odpowiedzialności i międzyludzkiego współżycia. Przed chwilą byliśmy świadkami poświęcenia miejsca, które jest sercem naszej szkoły, Izby Pamięci. To miejsce z naszą historią, historią szkoły. Miejscem poświęconym naszemu patronowi, miejscem sukcesów naszej młodzieży, ale też nauczycieli, angażujących się w przygotowania uczniów do konkursów tematycznych, recytatorskich, ale też miejscem pamiątek z pielgrzymek i wyjazdów. Ale przede wszystkim to należy zaznaczyć miejscem relikwii świętego Jana Pawła II. W Paryżu święty Jan Paweł II powiedział do młodych, że będą musieli zapłacić wysoką cenę za wybór zasad moralnych, które sprzeciwiają się temu, co proponuje im świat. My, nauczyciele, księża, rodzice, staramy się sprostać temu zadaniu, które nie jest wcale proste. Nas, wychowawców młodego pokolenia, utwierdził nasz patron w przekonaniu, że nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli. Kończąc tymi słowami, chciałabym prosić Państwa o wysłuchanie montażu słowna muzycznego przygotowanego przez
nasze uczucia. Thank you.
włoskiej ziemi urodził się chłopczyk. Pani Emilia Wojtyła, słysząc bicie dzwonów z pobliskiego kościoła, powiedziała: mój Lolek będzie wielkim człowiekiem. Kiedy po 85 latach odchodził z tego świata, przechodząc z jednej kuni Boga do drugiej, głos ludu, który, jak mówi łacińskie przysłowie, jest głosem Boga, brzmiał: subito santo, natychmiast święty. Na twym pogrzebie modlił się z nami nawet wiatr. Wciąż Ewangelii kartki przewracał. Szukał słów pięknych, ważnych dla ciebie. Modlił się szeptem. Modlił i płakał, jak i każda siostra i każdy brat. Targał flagami i w serca pykał. Swoim powiewem ocierał łzy. A potem ucichł i księgi więcej już nie otwierał i już nie czytał, wierząc, że od teraz o wiele częściej będziemy do niej zaglądać my. Kochany Ojcze, mówiłeś tu u nas w Polsce, że oto rzucasz słowa na wiatr. Wiatr je wysłuchał i poniósł dalej i dobrze zasiał, bo obrodziły one wspaniale. Dlatego klęka przed Tobą dzisiaj nie tylko Polska, lecz cały świat. Panie Sprawiedliwości, Panie wszelkiego trudu, prosimy, nie każ mu się rozliczać z cudu. Wysłuchaj nas, co śmiemy zwać się Twoim ludem. On sam był cudem.
nasz rodak, Jan Paweł II, zostanie ogłoszony świętym na ten dzień, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach. Niech więc ucieszy się Kościół na całej ziemi. Niech wszystkie narody klaszczą w dłonie. Niech oddadzą cześć Bogu w Trójcy Jedynemu za to, że jest Bogiem miłosierdzia. A w Janie Pawle II ukazał nam człowieka jaśniejącego blaskiem Bożej i tak ludzkiej prawdy i miłości. Jan Paweł II szedł przez życie, pokazując, jak człowiek powinien nieść krzyż Jezusa Chrystusa i naśladować boskiego mistrza. Nasz papież był gorącym orędownikiem miłości. Otoczył swoim największym szacunkiem. Pokazał ludziom młodym, czym są miłość i odpowiedzialność miłości. Właściwie nie ma dziedziny życia, której Jan Paweł II by nie dotknął i nie objął swoim genialnym umysłem, Bożym zamyśleniem oraz cudownie dobrym sercem. Przypomnijmy sobie raz jeszcze, jak wyglądała droga do świętości tego wielkiego Polaka, tak bliskiego i drogiego każdemu z nas. Lata dziecięce i chłopięce zostały naznaczone utratą najbliższych. Najpierw matki, potem brata, a w wieku 21 lat ojca. Nad twoją białą mogiłą białą kwitną życia kwiaty. O ileż lat to już było bez ciebie, duchu w skrzydłach. Nad twoją białą mogiłą od lat to już zamkniętą. Spokój krąży z dziwną siłą, z siłą jak śmierć niepojętą. Nad twoją białą mogiłą cisza jasna panuje, jakby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieją. Nad twoją białą mogiłą klęknąłem ze swoim smutkiem. O, jak to dawno już było, jak siedzi staje malutkim. Nad twoją białą mogiłą, o matko, zgasły kochanie. Me usta szeptały bez siły, daj wieczne odpoczynki. Po śmierci ziemskiej matki wiedziało, że nie jest sam. To tu stół z Marią towarzyszyło Janowi Pawłowi do końca życia. Jego całkowite oddanie się Marii znaczyło, że wraz z nią wracamy dla Pana. Jak Maria wierzyła dla siebie samej, lecz dla Jezusa, taki okiem przez bycie z nią uczył się całkowitego oddania się w służbę Chrystusowi. Może dlatego młodzi ludzie mówili czasem: on właśnie przypomina nam Jezusa. Tak wyobrażamy sobie Jezusa, gdyby żył dzisiaj. Thank you.
Sam mówił o tym, że pierwszym domowym w seminarium był dla niego przykład modlitwy ojca. W latach chłopięcych swoją ogromną prostotą i dobrocią przybliżał mu Chrystusa ksiądz Kazimierz Figlewicz. On też powiedział do Karola Wojtyły: Chrystus wskazuje ci drogę do kapłaństwa. Rozpoczęte studia na filologii polskiej zostały przerwane wybuchem II wojny światowej. Potem była praca w kamieniołomach oraz w fabryce soli. I właśnie z tym okresem wiążą się lata kształtowania się ostatecznej decyzji pójścia do seminarium. Sam Jan Paweł II tak mówił o swoim powołaniu. Ja poczułem moje powołanie kapłańskie w czasie wojny i codziennego zagrożenia życia, bo tak było i czując to powołanie, nie myślałem nigdy, że doprowadzić mnie ono może do obecnego urzędu. Nigdy o tym nie myślałem. Powołanie młodego kleryka Karola Wojtyły kształtowali m.in. metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha oraz Jan Tyranowski, z zawodu urzędnik, pracujący w zakładzie krawieckim swojego ojca. Święcenie kapłańskie Karol Wojtyła przyjmował sam w prywatnej kaplicy biskupów krakowskich 1 listopada. W dzień zaduszny odprawił trzy msze święte prewencyjne. Słyszałeś się w słuch, kiedy puka twoje drzwi.
przyjął pierwszy przydział pracy w wiejskiej parafii Gorzów. Po roku został przeniesiony do parafii świętego Floriana w Krakowie. Bardzo szybko zaczął pracować jako duszpasterz akademicki. Zapoczątkował duszpasterstwo turystyczne. Tak Jan Paweł II wspominał owe czasy. Przemierzałem rosnące na zboczach gór lasy, podziwiając piękno natury i majestatyczny krajobraz. A przede wszystkim mogę się modlić. Musieli światło. Było pięknie. Na mocy swoim słońcu. Żywice w tym soczy pokonane. Trawy wysokie. Słodkie. Biegnie ścieżyna. Ledwo. Ledwo przydotkana w trawie. Więc człowiek może się zaszyć. I tu jest. Odkrywać głębi wśród cudzych i własnych. Odkrywać, dosięgać. Dosięgać tym, co jest we mnie. I tego, co w tobie. Potem sosny, piramidy cienia. Potem niskie krzewy pełne jabłk i płaciu. Zostaje powołany na stanowisko arcybiskupa metropolity krakowskiego.
Soborze Watykańskim II od pierwszego do ostatniego dnia, co uważał za szczególny dar Boży. Postacią bardzo bliską naszemu papieżowi był prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, do którego Jan Paweł II powiedział krótko po swoim wyborze. Nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary. I przyszedł ten dzień, 16 października 1978 roku. Na stolicę Piotrową zostaje wybrany pierwszy po 455 latach papież spoza Włoch. Pierwszy w dziejach Kościoła i Ojczyzny papież Polak, papież Słowianin. Kościół wzywa ludzi, by byli nie tylko ludźmi dobrymi, bardziej życzliwymi.
czystość, to doskonałość. Każdy otrzymał powołanie do świętości. To jest zadanie do zrealizowania dla każdego z nas. Świętość realizuje się poprzez przekraczanie samego siebie, swoich słabości, swoich grzechów. Tę świętość urzeczywistnia się w kontakcie z innymi ludźmi, w kontakcie z rzeczywistością. I to jest właśnie przesłanie, które chciał nam przekazać Jan Paweł II. Już w samym zwrocie Ojciec Święty zawarta świętość następcy świętego Piotra. Jan Paweł II był człowiekiem niezwykle pokornym. Widział odległość swojego człowieczeństwa od Pana Boga. Pokora, niezwykła pokora Jana Pawła II to świadectwo jego świętości. On już wcześniej był święty. Tak o Janie Pawle II powiedział kardynał Stanisław Dziwisz. Jego świętość nie pojawiła się nagle. Nie ujawniła się dopiero w czasie pontyfikatu, czyli gdy został papieżem. On już wcześniej był święty. Owa świętość była widoczna na każdym etapie jego życia. W seminarium, w wikariacie w Niegowici oraz gdy był profesorem, biskupem, arcybiskupem, kardynałem i papieżem. Papież emeryt Benedykt XVI podkreśla. To, że Jan Paweł II był święty, przez lata wspólnej pracy stawało się dla mnie ciągle i na nowo coraz bardziej oczywiste. Trzeba tu przede wszystkim wskazać najpierw na jego głębokie odniesienie do Boga, na jego trwanie w ścisłej wspólnocie z Panem. Tu było źródło jego radości, którą promieniował w najcięższych doznanych trudach oraz odwaga, z jaką pełnił swoje zadanie w naprawdę ciężkim czasie. Jakie są więc główne rysy świętości Jana Pawła II? Jan Paweł II był odważnym człowiekiem w epoce wielkiego strachu. Był człowiekiem stanowczym i konsekwentnym w epoce kompromisów i programowego braku zdecydowania, a także rozpowszechnionej postawy konformizmu. Jan Paweł II był człowiekiem, który odważnie bronił pokoju i trwał za ruch wojenny. Wołał bez lęku. Ja wiem, co to jest wojna. Mam obowiązek powiedzieć do wszystkich, że wojna pomnaża nienawiść i nie rozwiązuje problemów. Jan Paweł II był człowiekiem, który odważnie bronił rodziny. Jak Boży obrońca stał na straży wartości rodziny, a z jego serca nieustannie wypływało odpowiednie nauczanie na temat znaczenia i wartości rodziny. Jan Paweł II był człowiekiem, który odważnie bronił godności życia ludzkiego, każdego życia ludzkiego. Nie zważał w tym odpoczęcia od naturalnej śmierci. Nie zważał w tym na kolor skóry, choroby czy ubóstwo. Był gotowy oddać własne życie, broniąc nienaruszalnej i zachwycającej tajemnicy życia ludzkiego. Jan Paweł II był człowiekiem, który odważnie poszukiwał młodzieży i przemawiał do niej. Wiedział, że młodzi ludzie bez Chrystusa nigdy nie znajdą sensu życia i nie będą mogli zakosztować urzekającej prawdy o miłości, która jest darem z siebie, a nie kaprysem, który wszystko i wszystkich nabija do siebie. Papież teraz młodzież, a młodzi ludzie znaleźli w nim szczerego, prawdziwego przyjaciela. Pokochali go i szukali tak, jak szuka się ojca, który w razie potrzeby potrafił w nim zgrać, ponieważ umie naprawdę i szczerze kochać. Jan Paweł II był również człowiekiem odważnym, w trudnym okresie choroby i chwili śmierci. Nie chciał ukrywać się podczas choroby, również wynosił ją i przekształcił ambonę, która ruszyła całą ludzkość. Postanowił, że nie stąpi z krzyża i że mimo wszystko odda całego siebie do końca. Jan Paweł
Marii należne jej miejsce u boku Jezusa. Jako przywiązanie do Marii było źródłem natchnienia, które charakteryzowało jego drogę na śladowanie Jezusa. Jan Paweł II znajdował odwagę w wierze karmelnej ciągłą modlitwą. Podczas wielokrotnych i męczących podróży po całym świecie wstawał wcześnie rano i modlił się gorąco przed tabernakiem, a jego oblicze jaśniło światłem jak u Mojżesza. Codziennie rano odprawiał mszę świętą. Nigdy nie opuścił modlitwy prawiarzowej, czytań duchownych oraz Chłańca Świętego. A gdy był już bardzo, bardzo zmęczony, na przykład podczas pielgrzymy, to modlił się również w nocy. Tak pozostało do ostatnich dni.
świętość uczynił programem własnego życia. Na początku pontyfikatu w jednym ze swoich przemówień powiedział, że powierzona mu przez Chrystusa misja nie polega na niczym innym, jak tylko na uświęceniu siebie i ludzi. Nasze ciało jest Bożym planem zbawienia i na pomaganie innym żyć według Niego. Jan Paweł II to zadanie w swoim posługiwaniu w pełni zrealizował, by jest dla świata znakiem dobroci i miłości Boga, prawdziwym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii, człowiekiem świętym. Miliardy ludzi, hierarchowie, duchowni, królowie, królowe, władcy tego świata pochylili głowy, uklękli przed Twą wielkością, przed Twą świętością. Przyszli też ci, których szukałeś, ukochana młodzież, do umiłowanego Ojca. Wszedłeś do nieba, by zostać świętym. Tak bez procesu, w poręczeniu ludzi, świętym młodzieży i tych najuboższych, niepełnosprawnych, stale zapomnianych i świętym od lękania i od życia trudnego, świętym miłosierdzia Bożego.
leżałeś gdzieś daleko w trumnie i tylko przez chwilę widziałeś jego białą postać. Jesteś szczęśliwy. Spraw, by ta chwila trwała. Niech zawsze towarzyszy nam jego miłość i dobroć, a jego błogosławieństwo niech nas osłania. Świętujemy Panie Bóg, Ojcze zatroskany o losy polskiej młodzieży. Módl się za nami. Czuwaj nad nami. Wspieraj nas w dobrych poczynaniach. Broń nas od złego, bo Twoje polskie serce zna dobrze drogi bezdroża naszych serc. Jednocześnie zna drogę do domu Ojca. Uproś dla nas obecność Jezusa Chrystusa w naszych codziennych zmaganiach o wolne życie. Niech niebo mi
Maria. Szczególnie dziękuję pani Annie Bier, pani Weroniki Sielewicz, pani Kamil Korel, pani Annie Jońskiej za uprawę muzyczną, a szczególne podziękowania mam dla pani Reny Tokarczak. I tak naprawdę chciałabym powiedzieć, że ta izba, która jest dzisiaj widzieliśmy w takim kształcie, to jest zasługa pani Jeleny przez te lata prowadzenia materiałów i wszystkich tych pamiątek, które tutaj mamy. I chciałabym złożyć serdecznie kwiaty. Chyba od nas wszystkich na ręce pani Jeleny podziękowanie. Jednak Jan Paweł II Święty czuwa nad wami, daje wam taką piękną wolę, myśl i słowa, żeby je wypowiedzieć. No, to coś jest pięknego.
Jeszcze raz brawa. Szanowni Państwo, drodzy młodzi przyjaciele, po tak pięknych słowach księdza proboszcza w kościele parafialnym, jak i po słowach pięknych pani dyrektor i wykonaniu tej młodzieży takiej pięknej części artystycznej wspominające życie, twórczość i w ogóle całe życie Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, chciałbym też kilka słów. Po pierwsze, 2 lata temu obchodziliśmy 10. rocznicę patrona Jana Pawła II, wtedy błogosławionego. Tak się wszystko złożyło dzięki stawiennictwu Jana Pawła II u Boga, że po 2 latach możemy cieszyć się jego kanonizacją. To właśnie 27 kwietnia bieżącego roku, w dzień Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Jan Paweł II był kanonizowany i został jako papież Jan Paweł II święty. Na to tak bardzo, bardzo czekaliśmy od momentu, kiedy w 2005 roku odszedł do Pana. Jednak Pan Bóg nas wysłuchał. Tak i myślę, że was młodzież też zawsze będzie słuchał, jak i waszych nauczycieli, rodziców również i nas wszystkich, jeżeli będziemy się modlili do Boga przed Jego stawiennictwem. To jest coś pięknego, że właśnie Jan Paweł II, wasz patron, macie takiego patrona, tak wielkiego Polaka, a teraz już świętego. To nie każdy ma możliwość, że ma takiego wspaniałego patrona. Nie każda szkoła. I dbajcie, kochani młodzi przyjaciele, o to swoją postawą, swoją nauką w życiu. Być dobrym trzeba dla każdego. I dla swojego kolegi, koleżanki, ale również dla tego małego kolegi, koleżanki, jak również dla swoich rodziców, dla swoich nauczycieli, dla swoich pracowników do oświaty, a później w przyszłości dla innych ludzi w naszej ojczyźnie i poza. A myślę, że tak będzie, bo wy jesteście, jak widać dzisiaj, naprawdę spragnieni swego patrona. I za to wam w imieniu własnych władz samorządowych bardzo, bardzo dziękuję i myślę, że tak będzie. Ja nie byłbym słowem, gdybym nie powiedział jeszcze kilka słów, bo kanonizacja była 27 kwietnia. Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeszcze raz powtórzę. Ale dzięki naszemu tutaj proboszczowi, księdzu Grzegorzowi Hałasowi, mogliśmy się cieszyć dalszymi uroczystościami związanymi z Janem Pawłem II. Dzięki jego staraniom mieliśmy misje święte od 4 maja do 9 maja, które poprzedziły przekazanie relikwii świętego Jana Pawła do naszej parafii przez jego ekscelencję arcybiskupa Mieczysława Moczyckiego, wieloletniego sekretarza Jana Pawła II, jak również Benedykta XVI. W czasie misji był obecny ksiądz dyrektor, który prowadzi, jest to agencja News Service Watykańska, jest dyrektorem w Watykanie, ksiądz dr Jarosław Cielecki, nasz ksiądz misjonarz, że tak możemy powiedzieć. Ja w momencie, kiedy obaj byli, pozwoliłem sobie powiedzieć: Jego Ekscelencjo, księże arcybiskupie, dzisiaj to w Trzeszczanach, to było 10 maja, mamy Watykan. A się tylko uśmiechnął. Oczywiście dzisiaj Jego Ekscelencja arcybiskup Mieczysław Moczycki jest metropolitą lwowskim, ale mam nadzieję, że będzie niedługo kardynałem i być może będzie metropolitą krakowskim. Tam, gdzie był metropolitą krakowskim nasz patron, święty Jan Paweł II. Oby tak się to Boże pragnienie spełniło. Myślę, że również i Jana Pawła II. I tu te słowa się tak cisną na usta, że bardzo dobrze, że to jest dzisiaj, 22 maja, dzień patrona waszej szkoły. Czyli następna piękna uroczystość. Jakże wspaniała, począwszy od mszy świętej, a skończywszy na dzisiejszej tutaj uroczystości już w samym szkole.
Jakżeż pięknie. I tu podziękowania ślę na ręce pani dyrektor grona podołowicznego i was wszystkich, całej młodzieży, tutaj dla pani Irenki, za tą piękną izbę pamięci. Jest wreszcie godne miejsce w tej szkole dla świętego Jana Pawła II. Ja pozwólcie sobie, że otrzymałem od jego ekscelencji arcybiskupa Mieczysława Moczewskiego medal świętego Jana Pawła II, medal, który otrzymałem i postanowiłem go w dniu dzisiejszym przekazać na ręce pani dyrektor jako pamiątkę do tego.